Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku serii Otoneurologia Praktyczna. Dzisiaj wracamy do tematu otolitów osklepkowych w kanałach bocznych, a dokładnie jak to się dzieje, że oczopląs, który występuje u pacjentów z kamicą osklepkową kanałów bocznych, zmienia swój kierunek, to znaczy kiedy pacjent leży na prawym boku, to oczopląs porusza się w lewo, a kiedy pacjent leży na lewym boku, to oczopląs porusza się w prawo, czyli jest zmiennokierunkowe. Wyjaśnimy to sobie na schematach. To jest schemat naszego pacjenta, tu jest głowa pacjenta, tu jest nos, tu są uszy i pacjent leży w tej pozycji na plecach. Tu jest strona prawa, tu jest strona lewa. I tak wyglądają jego kanały poziome, czyli boczne w pozycji leżącej. Kanały poziome w pozycji leżącej u pacjenta są w pionie, dokładnie tak jak na tym schemacie. I załóżmy, że nasz otolit jest tutaj w osklepku lewego kanału półkolistego. On tutaj jest przyklejony do tego osklepka, do tych rzęsek i powoduje, że ten osklepek zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykły zdrowy osklepek. Zachowuje się jak tak zwany ciężki osklepek, czyli heavy cupula. Działa jak narząd grawitacyjny. W sytuacji, kiedy on jest ciężki, zaczyna przesuwać się w dół zgodnie z grawitacją, czyli z siłą ciężkości. I już w pozycji leżącej ten otolit może powodować wygięcie tego sklepka w kierunku kanału, czyli odampułkowo, i powodować oczopląs, ale na razie tej sytuacji nie będziemy omawiać, żeby uprościć cały obraz sytuacji. Więc przejdziemy od razu do sytuacji, kiedy pacjent leży na prawym boku, czyli przekręca się na prawy bok. Tu jest właśnie ta druga sytuacja. Pacjent z pozycji leżącej przekręca się na prawy bok. W ten sposób kanał półkolisty lewy, poziomy, znajdzie się na górze. I teraz zobaczmy, co tutaj się takiego ciekawego dzieje. Otolit, który jest tutaj w osklepku tego kanału, powoduje silne wygięcie tych rzęsek do dołu, ponieważ on zgodnie z prawem grawitacji ciążenia ciąży w dół. I w ten sposób dochodzi do przemieszczania się endolimfy, czyli endolimfa zaczyna płynąć w stronę doampułki. Mamy do czynienia z doampułkowym przepływem endolimfy. A zgodnie z prawem Ewalda, doampułkowy przepływ endolimf w kanale poziomym powoduje oczopląs w stronę przeciwną, czyli oczopląs zaczyna poruszać się w stronę przeciwną, czyli w stronę lewą, albo inaczej do sufitu, albo inaczej jest to oczopląs ageotropowy. Czyli mamy tutaj sytuację, kiedy pacjent leży na prawym boku, a oczopląs, zakładając, że ma kamienie w osklepku kanału półkolistego lewego, zaczyna poruszać się w lewo, czyli do góry, czyli do sufitu, czyli jest to oczopląs ageotropowy. A teraz sytuacja kolejna. Pacjent z tej pozycji na prawym boku przekręca się na lewy bok. I tu widzimy głowę pacjenta leży na lewym boku, czyli na stronie zajętego kanału. Pacjent leży na stronie lewego kanału, który jest zajęty przez nasz otolit. Otolit, który jest w osklepku, tutaj w tych rzęskach osklepka, zaczyna poruszać się zgodnie z prawem grawitacji ciążenia w dół. No a w dół w tej sytuacji powoduje, że mamy do czynienia z odampułkowym przepływem endolimfy w kanale poziomym, a tym samym endolimfa porusza się właśnie też tutaj w tą do dołu i w lewo. Natomiast oczopląs jako szybka reakcja z odbicia porusza się w stronę przeciwną, czyli do góry, w stronę prawą. Czyli u pacjenta, który leży na lewym boku, mamy oczopląs w prawą stronę. Jest to oczopląs ageotropowy albo inaczej do sufitu lub też w stronę prawą. Różnie to można określać. Widzimy więc, że oczopląs zmienia swój kierunek. U pacjenta leżącego na prawym boku oczopląs bije w lewo, a u pacjenta leżącego na lewym boku oczopląs bije w prawo. Jak więc poznamy, która strona jest zajęta? Bo w naszym przykładzie otolit jest tylko po jednej stronie, po lewej stronie. Skoro oczopląs mamy po obu stronach, po prawej stronie w lewo, po stronie lewej w prawo, ale jak poznamy, która strona jest zajęta? Bo od tego zależy później nasze skuteczne działanie, czyli jaki manewr repozycyjny wykonamy. Otóż poznamy to po sile oczopląsu i to jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać. Stroną zajętą jest ta strona w kamicy osklepkowej kanału poziomego, po której stronie oczopląs jest słabszy. Czyli w naszym przypadku, jeśli pacjent leży na lewym boku i tam otolity są po lewej stronie, to oczopląs po lewej stronie jest słabszy, a po stronie prawej jest silniejszy. I teraz krótkie wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje.
Otóż, kiedy pacjent leży na lewym boku, odsąpląc jest słabszy, dlatego że tutaj dochodzi do hamowania. Ruch odampułkowy w kanale poziomym zgodnie z prawami Ewalda powoduje hamowanie, czyli ten kanał lewy de facto hamuje, prawy uzyskuje przewagę, dlatego odsąpląc jest w stronę prawą. Ale ten odsąpląc jest słaby, na stronie zajętej jest słaby. A na stronie niezajętej prawej z kolei oczopląs z tego lewego kanału jest bardzo silny, ponieważ te otolity, które powodują tutaj ciążenie w tym osklepku i przesuwanie się do ampułkowe endolimfy, powodują pobudzenie, ponieważ zgodnie z prawami Ewalda ruch endolimfy doampułkowy powoduje silne pobudzenie i w efekcie silny oczopląs w stronę przeciwną, czyli w przypadku, kiedy pacjent leży na stronie niezajętej prawej, oczopląs jest bardzo silny. I to jest taka wiadomość, którą można zapamiętać z tego wykładu, mianowicie, że w przypadku kamicy osklepkowej w kanałach poziomych oczopląs po stronie zajętej jest słaby albo słabszy, a po stronie niezajętej jest silniejszy i jeśli widzimy, że po jednej stronie jest ten oczopląs słabszy, to znaczy, że to jest strona zajęta. Natomiast w praktyce, jak to bywa, no bywa różnie. Czasami ten oczopląs jest porównywalny i nie zawsze jest to łatwo rozróżnić, no ale przynajmniej tak teoretycznie wiadomo, czego przynajmniej mamy szukać. Dobrze, a teraz jeszcze przykład taki praktyczny z życia pacjentki, która miała wykonać badanie VNG, badanie oczopląsu i teraz zobaczmy na schemacie pacjentka, która leży na wznak. To jest pacjentka właśnie z kamicą osklepkową w kanałach bocznych, w kanale bocznym konkretnie. Widzimy już tutaj oczopląs w lewą stronę z pozycji na wznak. To jest to, co powiedziałem na początku, że już u pacjentów z kamicą osklepkową już w pozycji leżącej pojawia się oczopląs. Kiedy pacjentka przekręca głowę w prawą stronę, oczopląs nadal bije w lewą stronę, czyli u pacjenta z głową skręconą w prawo mamy oczopląs w lewo. A teraz zobaczmy, kiedy pacjentka głowę przekręca w lewą stronę, oczopląs nagle zmienia swój kierunek i jest w prawą stronę. Widzimy strzałeczki zaznaczone tutaj do góry. Czyli jest to typowy oczopląs zmiennokierunkowy, położeniowy, który świadczy o kupulolitiazis, czyli kamicy osklepkowej w kanale bocznym. Dobrze, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie mechanizmów oczopląsów kamicy bocznej. Warto zapamiętać te fakty, żeby łatwiej jeszcze próbować zdiagnozować swoje otolity właśnie w kanale, w przebiegu kamicy osklepkowej kanału bocznego. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.